serdecznie witam na naszej dzisiejszej uroczystości. Uroczystości chyba oczekiwanej przez dłuższy czas, bo droga w Brezówce czekała na ten remont długo, co potwierdzają chociażby ci mieszkańcy, którzy dzisiaj przyszli też tutaj do nas i potwierdzają to, że jednak wykonaliśmy kawał dobrej roboty i ta droga dzisiaj zyskała całkowicie inne oblicze. Panie wójcie, Brezówka. No i w tym momencie otwarcie drogi po przebudowie. Krótka historia tej inwestycji. Tak, bardzo ważny odcinek komunikacyjny i dla naszej gminy, i dla powiatu bialskiego, bo to dziś właśnie będziemy przecinali wstęgę na nowo wybudowanym, nowo wyremontowanym, prawie 6-kilometrowym odcinku drogi. Jesteśmy dzisiaj w miejscowości Brezówka, ale inwestycja przebiegała przez, można powiedzieć, 3, a nawet 4 miejscowości, bo to i Nowosiółki, Brezówka, Mokrany Stary, Mokrany Nowe. A więc długi odcinek remontowanej drogi powiatowej, na którą gmina Zalesie pozyskała środki zewnętrzne w kwocie ponad 9 milionów, a wkładem własnym podzieliliśmy się z panem starostą i powiat bialski, i gmina Zalesie sfinansowała wkład własny. Jakie rozwiązania techniczne być może powstały? Co się zmieniło na tych drogach? No ta droga była już tak w złym stanie, chcę chyba powiedzieć, że była najgorszą drogą powiatową w naszej gminie. Dlatego zostały podjęte działania, zostały podjęte rozmowy też ze starostą, panem Mariuszem Filipiukiem, który pozytywnie odniósł się do tych działań, bo to jeszcze też mój poprzednik Jan Sikora był inicjatorem budowy tej drogi, także to też kontynuujemy. Zresztą jest dzisiaj z nami też na otwarciu. Także chcemy też kontynuować kolejne odcinki, ale ta droga była w tak złym stanie, że nie trzeba było długo pana starosty przekonywać do tego, że tą drogę właśnie należy wykonać. Chodniki, zjazdy, zatoki, perony postojowe dla komunikacji autobusowej? Tak, ta droga zmieniła całkowicie swój wizerunek. Ta droga to był, można powiedzieć, tylko pas ruchu dla samochodów. Dziś, tak jak widzimy na załączonym obrazku za naszymi plecami, droga wygląda całkowicie inaczej. Mamy piękną 6-metrową jezdnię, mamy chodniki, mamy barierki oddzielające. Newralgiczne. Tak, w miejscach tych, gdzie byłoby niebezpieczeństwo wypadku, zdarzenia dla pieszych. Także naprawdę dzisiaj myślę, że droga wygląda wspaniale i nasi kierowcy będą z tego tylko korzystać i cieszyć się, że mamy nową drogę. Powiat bialski współpracuje z samorządami, jeśli chodzi o realizację między innymi inwestycji drogowych. Właśnie znajdujemy się w miejscowości Brezówka, otwieramy kolejny odcinek takiej drogi. Tak, szanowni państwo, już od kilku lat powiat bardzo intensywnie współpracuje z samorządami gminnymi. Wybieramy różne formy współpracy w zależności od potrzeb przy realizacji danego projektu. Bardzo często jest tak, że przekazujemy gminie drogi powiatowe, gdzie gmina aplikuje o pozyskanie środków, dlatego że po prostu jest ograniczona możliwość co do ilości składania wniosków. Powiat zawsze wykorzystuje jakby maksymalny limit i składa wnioski, na które ma możliwość aplikowania. Tutaj w miejscowości Brezówka dzięki dobrej współpracy z gminą Zalesie udało się właśnie zrealizować blisko 6-kilometrowy odcinek drogi. Droga została kompleksowo przebudowana, wykonane zostały chodniki, które niewątpliwie poprawią bezpieczeństwo użytkowników zarówno i drogi, i tych, którzy będą się po tych chodnikach poruszać. Wykonane zostały zjazdy na posesję. Była to dość kosztowna inwestycja, bo kosztowała ponad 12,5 miliona złotych. Ponad 9 milionów to były środki, które uzyskane zostały w ramach dofinansowania Polski Ład. Pozostałe ponad 3 miliony złotych to były środki gminy Zalesie i środki powiatu bialskiego. Bo to nie pierwsza inwestycja, którą razem realizujecie. Dokładnie tak, pani redaktor, to już jest kolejna inwestycja, którą realizujemy na terenie gminy Zalesie. I tutaj jeszcze raz bardzo serdecznie chciałem podziękować byłemu już wójtowi, panu Janowi Sikorze, jak również obecnemu wójtowi, panu Tomaszowi Szewczykowi. Panie radny, no, jakie są głosy mieszkańców, sygnały przed, w trakcie, po, zadowoleni, część może niezadowolona?
Raczej wszyscy są zadowoleni. Mieliśmy tą drogę w tragicznym, opłakanym stanie. Teraz już można powiedzieć o starej, żeśmy zapomnieli. Nowa jest super. Wszyscy się cieszą. Co się zmieniło? Bo tak widzę, nowe chodniki, zjazdy. Jak to wygląda? Czego jest najwięcej? Gdzie, w których miejscach najbardziej się zmieniło? W ogóle upiększała cała wioska. Jeden minus może jest taki, że no, kierowcy samochodów teraz nie dostosowują prędkości tutaj przez wioskę. Po wiosce jest dosyć niebezpiecznie, nie? Ale wystarczy popatrzeć na te miejscowości nasze, tak wypiękniały, niesamowicie. Jechałem od Mokran tutaj do Was. Powiem szczerze, droga meandruje, są wzniesienia, są pagórki. To chyba jedna z tych piękniejszych tras na terenie gminy Zalesia, ale również powiatu bielskiego. Racja. Tą trasą bardzo dużo jeździ teraz rajdów rowerowych. Ludzie z tego korzystają. Sobota, niedziela. Rekreacja odżyła. Marzenia kolejne, jakieś macie? Wioski, Berezówka, Nowosiłki, coś w planach? Bo widzę, że nawet chyba na dzisiejszą uroczystość również oświetlenie LED-owe się pali. No to jest nowe oświetlenie, tutaj jeszcze lampy się parują, to także wszystko. Tak powinno być technicznie. Tak powinno być technicznie. Macie marzenia? Marzenia na pewno mamy. Tutaj wiem, że w Berezówce mieszkańcy chcieliby nową świetlicę. Także, ale jesteśmy i tak bardzo zadowoleni z tego wszystkiego, co do tej pory otrzymaliśmy. A jak jest dobrze, to wiadomo, każdy chce lepiej i każdy chciałby coś jeszcze więcej. Szanowni Państwo, tak jak w zaproszeniu było napisane, wspólna inwestycja drogowa z dwóch gospodarzy, i gmina, i powiat. I tutaj myślę, jako radni z terenu i od mieszkańcy, nasze marzenie się spełniło. I tutaj podziękowania dla pana starosty, dla pana wójta Tomasza, ale tak jak było powiedziane, dla pana wójta Jana Sikory, który rozpoczął pracę nad tą drogą, dla Rady Gminy Zalesie, dla Rady Powiatu, Zarządu, no, wszystkich wymieniać, pan dyrektor i jeszcze poprzedniczka pani Krystyna Beń. Te nasze wnioski wieloletnie i się spełniły, marzenie się spełniło, także za to bardzo, bardzo dziękujemy i też życzymy, żeby właśnie było wiele kolejnych nowych inwestycji, żeby nam się udało wspólnie dalej działać. Dziękuję.